Dzisiaj trzeba pokazać swoją moc i liczymy, że za chwileczkę zobaczymy kilka ładnych trafień, rozpoczynając pod bombsite'em B, bo tutaj duet. Jest Vegi, który za chwileczkę będzie starał się pikować. No ale Devil przed nim, gotowi aby zaatakować Rivals, ale jeszcze PHR, na niego teraz możemy liczyć najbardziej, bo pozycja naprawdę dobra. Teraz jeszcze dodać trzeba skuteczności, ale jednak tej skuteczności zabraknie. No niestety, Connor łapie pierwsze trafienie, Devil też dokłada jedną eliminację. To jest duet, który wczoraj rządził w meczu z Mousesports. Naprawdę świetnie radzili sobie ci dwaj panowie, Devil jako snajper. Niedługo na Inferno pewnie go zobaczymy z tą ulubioną bronią. Natomiast teraz jeszcze końcówka rundy pistoletowej. Snatchy oddaje celne strzał w kierunku swojego rywala. Snacks jeszcze poprawia i jest trafienie od Micha na sam koniec. Michu dwukrotnie w tej rundzie. 8-8 skins. Jest to strona, gdzie masz otwierać skrzynki CSGO lub Dota 2. Przy zakładaniu konta wpisz kod Polski pod darmowe środki. Po otworzeniu 9 razy tej samej skrzynki dostajecie jedną za darmo. I na stronce również jest market, gdzie można kupić skiny do CSGO, jak i również do Doty 2. To będzie już pozwalało na to, aby pojawić się z kompletnym pulem. Może jeszcze bez snajperki, ale ta snajperka tutaj jeszcze takiego dużego znaczenia mieć nie musi. Zacznie PHR, ale następnie odpowiedź ze strony zawodników i Rivals. Ale cały czas przewagą utrzymują się Virtusi. No to powinna być konieczność. Zwyciężenie tego punktu powinno być tylko i wyłącznie formalnością dopełnioną przez zawodników Virtus Pro. Vegi bez większych problemów, chociaż teraz Connor popisuje się naprawdę dobrym strzałem. Prosto w głowę Zezer Deagle, czai się tutaj jeszcze Snatchy i to on wszystko zakończy. Ustawienie ogień krzyżowy i czekamy na Vegiego. Oczywiście tam jeszcze są granaty, które z łatwością można dorzucić. 15 sekund, gra pod presją. Vegi powinien zrobić teraz naprawdę sporo. No i przyjrzyjmy się uważnie. Zaczyna PHR, ale następnie odpowiedź ze strony rywali. Ci za chwileczkę będą starali się podłożyć bombę, ale na to nie pozwoli. Vegi, idealna pozycja, świetnie sobie z nimi poradził, ale tak. On też ze sprytnym przejściem. Tam leżały dwa smoki, nie dość, że w respie CT, to jeszcze przy wyjściu z banana. I on skorzystał z tego korytarza, żeby gdzieś tam prześliznąć się prawie że na banan i tam złapać kolejne dwie eliminacje. Rywale się go nie spodziewali, tak jak i Virtusi chyba nie spodziewali się takiej odpowiedzi ze strony Rivals. Fragi dla Blue, Devila i Frediego. A zatem sytuacja dwóch na dwóch, jeszcze nie podniesione bronie, karabiny przez zawodników Terro. Freddy szuka czegoś dla siebie na środku, teraz podchodzi pod balkon. No i blisko jest Snatchy. Mogą się tutaj minąć zawodnicy obu drużyn. Mam tylko nadzieję, że nie złapie Devil kolejnego trafienia. Ma MP9, teraz zauważa Snatchy swojego rywala. Daje informację PHR-owi, ten natomiast oczywiście nie chce jeszcze rotować, nie chce jeszcze zmieniać pozycji. To wszystko nie jest takie pewne w tej rundzie. Snatchy schowa się na krzyżu, świetna pozycja, żeby teraz bronić się przed wyskakującymi terrorystami. Oni mają słabe wyposażenie, oni nie mają też granatów, nie ma mołotowa, nie ma zaczepnego, żeby Snatchy'ego jakoś stąd wypędzać. A więc Snatchy cały czas stał w piachu. Tutaj to wszystko może się zakończyć. No i spójrzmy, i Rivals już wchodzi na bombsite. Blue z pierwszą eliminacją, PHR złapany. Michu z eliminacją, jeszcze Vegi dokłada. Faj, stop te fragi, no świetnie w tym momencie. Jeszcze Michu się rozkręca. Dwa fragi dla tego zawodnika, trzy naboje w magazynku trzeba przeładować, ale ma na to mnóstwo czasu. Connor zostaje sam. On nie ma szansy, żeby rozwinąć tutaj swoje skrzydła. Chciałby spróbować od biblioteki. No to zaskoczy pierwszego z antyterrorystów, Vegi złapany. On sprawdzał, co się dzieje od długiej, a tutaj biblioteka była miejscem wyjścia Devila na bombsite'a. I Snatchy jeszcze złapany, no niesamowicie, gra teraz Devil. Cóż ten chłopak robi? Podkłada bombę i teraz ucieknie w bezpieczne miejsce. Ale gdzie pójdzie z tą snajperką? Czy przejmie karabin po zmarłym przeciwniku? Czy może jednak poczeka? Na razie jakby mijał się z rywalem, PHR już od galerii. Cały czas długą przemierza Devil, no liczy na to, że od właśnie środka, ale w stronę długiej wyszedłby PHR. Spodziewa się też swojego przeciwnika wychodzącego od biblioteki, tak jakby rotował w sposób naturalny od bombsite'u B. Teraz Devil, ale nie celnie. Na nasze szczęście, PHR już wszystko wie. PHR dorzuca mołotowa, niestety Devil po raz trzeci. Drugi ma auga, więc no nie najlepiej trafiają zawodnicy i Rivals. Oczywiście na drugim BS-ie były dwa kałachy, ale tutaj też ten bombsite jest dość dobrze rozstawiony, jeśli chodzi o naszą defensywę. No i będą wchodzić zawodnicy i Rivals. Jeszcze troszeczkę czekają, ale teraz zawodnik z bombą jako pierwszy szuka swoich trafień jako pierwszy. Jucho i trafia naszego zawodnika. Vegi wyeliminowany, ale i Finowi zostawił tylko 4 punkty zdrowia. Bomba podłożona, 4 HP u jednego z zawodników i Rivals. Jeszcze Snatchy, nienamierzony w okolicach bombsite'u. On cały czas pod balkonem, czeka na rotację swoich kolegów. Daje informacje, słyszy kroki, słyszy zmianę broni, słyszy te skopy od Devila.
No i teraz o wszystkim powie zawodnikom swojej drużyny. Proszę, jest pierwsza eliminacja, jest drugi wkrak dla Stoffiego. No czekał cierpliwie i teraz ma nagrodę w postaci trzech eliminacji, w postaci bycia bohaterem w rundzie numer 9. 6-3, Virtusi świetnie rozegrali tę rundę i trochę zlekceważyli rywala, dali i Rivals w pierwszej połowie możliwość rozpędzenia się, zdobycia 8 punktów i właśnie Connor z tego świetnie skorzystał. Natomiast teraz wejście graczy i Rivals, trójki, czwórki graczy i Rivals pod bombsite B. No mówię trójki, bo mocno poobijani zawodnicy, aż ciężko zauważyć, że oni jeszcze tutaj żyją, a Snax i PHR sprawiają, że widzimy, że te fragi są zdobywane, że gracze i Rivals upadają. Jeden. Patrząc na to, co robi Rivals, patrząc na to, z jakim wyposażeniem będą teraz grali, no to nic, tylko i wyłącznie przepieczętować zwycięstwo tej pierwszej półki i zdobyć tą ósmą rundę. To powinno się za chwileczkę wydarzyć. Snax po raz trzeci, ale zabrakło szczęścia, aby dokończyć dzieła, bo w grze jeszcze pozostaje Blue. CZ w jego dłoniach, ale atakowany od pleców. Patrzmy, jaki jest plan na jej wykonanie. Na razie rozstawieni po całej mapie, jeszcze nie chcą przyspieszać. No i aż trzech zawodników, teraz już dwóch pod bananem, bo kompletnie nie wyszło to jednemu z antyterrorystów, do tego Freddy obity. Powinniśmy to wykorzystać. Michu, sprawdza shorta. Tutaj nie ma żadnego z rywali, wszyscy czają się w okolicach pitu, no ale Polacy świetnie to rozegrali. Bomba zostaje podłożona i bez najmniejszych szans pozostaje Connor, co może oznaczać tylko i wyłącznie jedno, wynik 11-5. Ja bym jeszcze chwilę poczekał, przynajmniej na to, czy nie ustrzeli czegoś Connor. Przepraszam bardzo. 2000. Oni chcą tutaj wygrać, oni mieli na to plan w pierwszych sekundach rundy, dał się na to złapać Snax, teraz jednak PHR naprawia. Jest eliminacja, są mocno poobijani rywale, jest jednak podsadzony Devil i on z kolejną eliminacją. O, teraz trzeba się obrócić, teraz trzeba zdobyć te fragi i PHR staje na wysokości zadania. No to jest ten gość od czarnej roboty, gdy robi się gorąco, gdy robi się ciężko w tych najmniej spodziewanych momentach, on potrafi zaskoczyć, zdobyć ważne fragi. No i teraz jeszcze Michu na trójkach, on być może niedługo namierzy rywala na ruinach, tam zbliża się jeden z graczy i Rivals. Oni wszyscy generalnie są zamknięci na jednej pozycji, no teraz trzeba przycisnąć, trzeba zaatakować, podłożyć bombę, zmusić do wykonania kroku zawodników CT, bo oni tak czy inaczej nie wyjdą z tej pozycji sami z siebie. Teraz muszą to zrobić, ale Vegi świetnie ich łapie od respa CT. No i PHR, zdobędzie ostatniego fraga, tak przynajmniej trzeba się spodziewać, chociaż jeszcze dała ekipa broniąca do bombsite'u B, gdy stracą pierwszego zawodnika. Teraz już rotacja. Connor i Freddy za chwilę dołączą do swojego fińskiego przyjaciela z drużyny. No i Snatchy będzie tu zaskoczony. PHR jednak świetnie ubezpiecza swojego kolegę. Teraz Jucho, za chwilę Connor sfraguje. O, i to nawet dwukrotnie. Szkoda tego timingu, bo mogło być naprawdę ciekawie, ale jest jeszcze Vegi i Snax. Bomba leży daleko. Kontroluje ją Connor. Da znać Devilowi, ale ten teraz wyeliminowany. Tylko snajper ekipy i Rivals pozostaje przy życiu. On wygrał tego klacza 1-3. On wtedy dał punkt po stronie atakującej swojej drużynie. Teraz ma dwóch rywali po drugiej stronie, tylko że to on ze snajperką musi być teraz szybki, musi się pospieszyć, musi idealnie wcelować się w dwóch rywali, a to jest wielką zagadką. Gdzie schował się Vegi i Snax? 20 sekund, to jest naprawdę niewiele czasu. Jest defuse kid, ale nie ma żadnego granatu, chociaż poradził sobie nieźle. Gdzie jest w takim razie Snax? Ale Snax bardzo spokojnie czeka tylko, aż usłyszy rywala. Czeka tylko, aż bomba będzie rozbrajana, wychyli i trafi prosto w głowę. Gdzieś w okolicach apartamentów, ale czai się Blue. Jakby był świadomy, że za chwileczkę jeden z Polaków może wychylić właśnie z tego miejsca. Przyspieszają Polacy. No ale to Devil jednak ze snajperką teraz celnie. Kompletnie nie spodziewał się tego, co wydarzy się Blue na jego plecach. Vegi dobrze radzi sobie Virtus Pro. Bombsite za chwileczkę powinien zostać zajęty. Bomba podłożona, no i dwóch pozostałych antyterrorystów będzie podchodziło. Jeden od respa, ale nie na długo może cieszyć się z udziału w tej rundzie, bo jest już PHR. I tylko i wyłącznie Connor może uratować jeszcze tę rundę, ale chyba szans najmniejszych nie będzie miał. Brakuje defuse kita, nie ma również granata dymnego i przede wszystkim trzech rywali, którzy już wyczekują na swojego... No, całkiem nie najlepiej grającego przeciwnika. 8-19. To nie jest wynik obiecujący. PHR zakończy to wszystko. Virtus Pro triumfuje wynikiem w miarę jednostronnym. Myślę, że z tego nie tylko oni, ale również i my możemy być zadowoleni. Zagrali naprawdę dobre spotkanie. Wielu błędów tutaj nie oglądaliśmy, co najważniejsze, ale to jeszcze nie koniec, bo przed nami napady Mirage. Przyjemny dla oka pojedynek, 16-7. Teraz mapa wyboru Polaków, no i chcemy zobaczyć skuteczne Virtus Pro, skutecznego Micha w rundzie pistoletowej. Na pewno zobaczymy, bo on już autorem pierwszego trafienia. Teraz przejście do respa CT, zmuszenie antyterrorystów do wycofania się. Standardowa zagrywka po zdobyciu pierwszej eliminacji, ale jakże skuteczna i jakże nam się to wszystko podoba. Bomba już podłożona, Michu z dwiema eliminacjami, teraz Snax jeszcze dokłada jednego fraga od siebie, Vegi chce to wszystko zakończyć. No i jest trafienie dla Arkana Wojskiego, 1-0 Virtus Pro.
Virtus Pro po raz kolejny wybierze bombsida, jedna osoba od undergrounda, więc zamknie wszystko od konektora i standardowe podejście, dwie osoby od apartamentów i od rampy. Veki zaczyna, Veki po raz drugi prostą w głowę Blue i Conora. Czy odpowiedzą antyterroryści? Wydaje się, że szanse są naprawdę nikłe i rzeczywiście, bez straty chociażby jednej broni, Virtus Pro... Tego jeszcze nie wiedzą, tego jeszcze nie słyszeli zawodnicy drużyny przeciwnej. Snack zdaje informację, że w dżungli czai się jedno zagrożenie i uchód złapany. No i to już jest informacja na temat dwóch zawodników ekipy przeciwnej, natomiast teraz na kanapce jeszcze ustawiony Conor. Ale ten tylko z jednym fragiem, to dobra informacja dla nas. Snari fraga grają teraz Polacy, Snack, Snaci, oni łapią kolejne eliminacje. I to powinien być koniec rundy już za moment, 3-1. Snack z tym razem nie do końca celnie, ale cały czas nie zamierza się poddawać. No i w końcu się udało, więc ta cierpliwość i kolejne próby opłacają się. Jest wyrównanie, jest 4-4 i 66 sekund. Tyle czasu ma Virtus Pro na to, by podjąć kolejną słuszną decyzję. Ale mam wrażenie, że to będzie bombside B. No tak się teraz wydaje. Bomba jest już właśnie w tym rejonie mapy. Czekają jeszcze na dołączenie Snaxa od galerii. On musi tutaj skoordynować ten atak. Niestety Jucho z eliminacją. Teraz czekają na fińskiego zawodnika Michu i Vegi. Trzeba podkładać paczkę. Czasu jest jeszcze dużo, no ale trzeba wykorzystać ten impet, z jakim wskoczyli do bombsite'u. Nie można się teraz zatrzymać. Nie można dać możliwości na rotację przeciwnikowi. Jucho mocno poobijany będzie wchodził do apartamentów, stamtąd będzie chciał kontrolować całą sytuację, no i dać troszeczkę przestrzeni Conorowi i Frediemu. No ale ci wycofują spod bombsite'u. Cały czas grać całą piątką, ale z drugiej strony nie ma tych zagrań, które mogłyby nam dać sporo emocji. Michu, dwa razy zabrakło troszeczkę szczęścia, abyśmy zobaczyli trzecie trafienie, ale nadchodzi Snatch i nadchodzi PHR i teraz już tylko i wyłącznie Freddy osamotniony będzie pozostawał w grze. Vegi nie wie, gdzie jest jego przeciwnik, bombsite'a odpuszczony. Tak, po części, ten standard oczywiście, ale bomba i tak nie zostanie podłożona, bo Freddy przecież jej nie miała, więc Virtus Pro na prowadzeniu. Pora... Mieli nie smokować rampy, być może zdziwiony jest tym faktem Jucho, że tutaj nic go nie powstrzymuje, żeby wychylić. Może to będzie zgubne? No jest wyjście Jucho, znacznie na szczęście niewyeliminowany, 22 HP dla snajpera, to jak najbardziej dobra sytuacja. Jucho jednak dwukrotnie, znacznie spalony. Zdążył jeszcze wysłać Mołotowa do respacety Freddy z pragiem. No i to jest jednoosobowa przewaga. Szkoda, że nie udało się zdobyć czegoś więcej, że to nie jest właśnie 3-2, ale na korzyść Virtusów. Teraz jeszcze Michu wychyla się do bombsite'u. Tutaj dobra sytuacja o tyle, że jeden z rywali jest daleko. Trzeba by poszukać tego trafienia już teraz, ale Snaxa nie będzie miał do pomocy Michu. No i on teraz pasywnie wcelowany w rampę. Liczy na to, że ktoś stamtąd sprawdzi, co się dzieje wewnątrz bombsite'u. A zaraz będzie prawdopodobnie namierzony przez Devila ze snajperką. Dał informację Devil, wyeliminował swojego rywala Blue. Onych rund force rywala mogliśmy dzisiaj oglądać. Nie chcemy, aby to wszystko pojawiło się teraz. Rodek zajęty przez zawodników drużyny i Rivals. Na szczęście Michu był w stanie odpowiedzieć. Ten po raz kolejny i środek kompletnie czysty. Bomba na respie terrorystów. Spokojnie, jeszcze trzeba będzie to wykończyć, ale szanse są naprawdę olbrzymie. Devil podniesie M4. No ale mam wrażenie, że Virtus Pro dokładnie wie, co się tutaj szykuje. We dwójkę pod bombsite'em mniejszym, we dwójkę pod bombsite'em B. No i już bez najmniejszych szans powinni pozostać zawodnicy i Rivals. Zapewne tak się stanie, więc powoli możemy myśleć o wyniku 14-14, chociaż teraz olbrzymie problemy polskiej formacji. Jak to mogło się zakończyć w taki sposób? Dużo pecha, że tylko i wyłącznie w stopy Devila oddany ten strzał ze snajperki, a ten cały czas pozostaje w grze. 8 HP, to nie jest dużo, ale o, szczęście matko jest Michu. Kochana, ależ timing, teraz Michu. Ułamek sekundy wcześniej, jeszcze sprawdzał zawodnik i Rivals respa CT. I widzę kolegów z drużyny, jeszcze to nie jest złe ustawienie, bo i Rivals nie chce grać agresywniej. No i poczekajmy, jak to dalej będzie się prezentowało. PHR z otwarciem, Snatchy, musisz trafić. Snax też dołożył eliminację. Jeszcze raz Snatchy, mimo że już widziałem, jak jest eliminowany przez Freddy'ego. Freddy teraz za to troszeczkę zagraża. Dwie eliminacje od niego, stoi w bombsite'cie. No i teraz trójka naszych zawodników musi ze spokojem do niego podejść, ale zrobili to Polacy spokojnie, rozważnie, bez podpalania się. 16-14, 7 rund z rzędu wygranych na sam koniec i zwycięstwo 2-0 i pewny udział w ćwierćfinale. Tam zmierzą się z jedną z ekip z grupy B.